Niedzielą Palmową rozpoczynamy tydzień męki pańskiej. Przed nami droga od dzisiejszej atmosfery chwały po klęskę Wielkiego Piątku. Przed nami dni, które zmieniają ludzi. Niestety nie zawsze na lepsze. Co wydarzyło się w te dni między Niedzielą Palmową a Wielkim Piątkiem? Skoro tłum, który dzisiaj wołał Hosanna, za 5 dni będzie krzyczał na krzyż z nim. Co spowodowało, że ludzie patrzą dziś na Chrystusa jak na Mesjasza, a już w piątek będą widzieć w nim zbrodniarza? Dlaczego ich usta krzyczą dzisiaj chwała synowi Dawida, a za chwilę będą wołać: poza Cezarem nie mamy króla? Dlaczego dzisiaj ci ludzie wiwatują gałązkami oliwnymi, a za parę dni uplotą Bogu koronę z gałęzi ciernia? Dlaczego ten tłum wprowadza dzisiaj Jezusa do Jerozolimy jako króla, a już pod koniec tygodnia będzie go wyprowadzał za miasto jako bandytę? Co takiego jest w człowieku, że w parę dni potrafi tak odmienić swoje serce? Zachwycamy się nieraz nawróceniami wielkich grzeszników, okultystów, aborcjonistów, przestępców. Ci nawróceni stają przed ludźmi, dają świadectwa i Bogu dzięki za nich. Ale niestety, jak pokazuje tłum w Jerozolimie, mechanizm nawrócenia działa też w drugą stronę. Zawrócić można też od chwała do ukrzyżuj, od machania gałązką palmową po kucie gałęzią ciernia, od bliskości z Jezusem do bagna grzechu. 6 tygodni temu przyjęliśmy na głowę popiół wraz z wezwaniem do nawrócenia. W którym miejscu na tej drodze nawrócenia znajdujesz się w Niedzielę Palmową? I drugie pytanie, ważniejsze: w którym w ogóle kierunku idziesz?